Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam was kochani. Słowo dzisiejsze to skrycie. Papież Franciszek niedawno powiedział takie mocne słowa, że jeśli uczestniczymy w modlitwach, postach, nowennach, różańcach, celebrujemy Eucharystię, etc., etc., wielkich spotkaniach charyzmatycznych, modlitewnych, ale nie widzimy w twarzy drugiego człowieka rysów samego Boga, to znaczy, że jesteśmy praktycznymi ateistami. Wspominałem to też już niedawno w jednym słowie, ale jakoś bardzo mocno w tym dzisiejszym właśnie wróciło to do mnie, bo Pan Jezus dzisiaj poszedł skrycie i nie rozpoznano Go. Ile razy spotykamy Jezusa, bo postanowił skrycie być w tym miejscu, w którym my jesteśmy, i po prostu był ukryty w człowieku, którego spotkaliśmy, a nie rozpoznaliśmy twarzy Jezusa w tym, kogo spotkaliśmy. Nie rozpoznaliśmy Jego rysów, bo był skrycie. No właśnie, najczęściej przychodzi skrycie. Cały sukces w tym, jeśli w tej twarzy spotkanego człowieka zobaczymy rysy samego Jezusa. Oby się nam to udawało jak najczęściej. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro. I pamiętajcie, żeby nadrobić odcinki wielkopostnych rekolekcji z Józefem Brodą.